kochani. O, ja, Michelle, jestem z Wiką. To ja. Dobra, połóż telefon. Nie, bo wtedy nie działa. Ja, przepraszam bardzo. Takie tam rzeczy techniczne. Siema, mama, siedzą. Dobra. Ej, kochani, dzisiaj wam pokażemy... Nie, jest dobrze w filmiku. Dzisiaj wam pokażemy... Dada! I się pewnie zastanawiacie, co to jest. Jak to działa? Tak. Kupiłam to w Niemczech. Jest to... Jest to Fluffling Babies. Czekaj. I to jest takie coś puchate. Takie coś. Będę operować kamerą. Bass, bada, bass, no treble. Amore, bada, bass, bada, bass. Pokaż mo plopsiu, sapsiu, baby. Nie tableta, tylko biapsiu, sapsiu, baby. Zobaczcie, tak on wygląda. Działa on o tak. To jest pierwszy tryb. Płacze. I się przy tym trzęsie. Mhm. Tak mocno wibruje. Kamera to czuła, ale kamerę. O, teraz powinien stać smoczek. I tutaj, on jest na takim sznureczku już przymocowanym tu. Dostałam to rok temu i on jest dostępny w Niemczech. Są różne kolory, jest żółty. Ona się nazywa akurat Lotti, jak ją dostałam w pudełku. I mamy tryb. Mamy tryb również drugi, który jest o taki. Jak się dobrze pociągnie smoczek, ona robi takie. O, widzicie? Jak się. Teraz się śmieje. To jest takie jakby Ferbi, tylko że pachczów, tachczów, tatu, tam. Jest baby. No, to jest mój dzidziuś. O, widzicie? A jest tryb trzeci? Nie, są tylko dwa tryby. O, i on sam mówi od siebie, bo tutaj mamy dla was specjał. Okej, zrób stop. No mów. A, cześć, to jest tak. Gano okularnice. Tak, okularnice to było. Tak, ja dzisiaj opowiem trochę o Michelle. Ma 13... O mnie! Michelle ma 13 lat. Jest blondynką. Ma niedługą urodzinę. Naprawdę? Dokładnie. I będziemy nagrywać imprę, prawda? Prawda, mam nadzieję, że się dziewczyny zbierzą. Bo będą same moje przyjaciółki na tej imprze i dwie takie dobre koleżanki, więc myślę, że się wszystkie zgodzą. Więc tak. Nie lubię tak mówić. Więc tak. Chciałam powiedzieć o Michelle, to jest bardzo dobrą, najlepszą super magę, super przyjaciółką i zawsze pomoże. Zawsze pomoże. Nie wiem, wkurzają mnie te okulary. Czekaj. Już? Tak. Dobra, mnie ulubiony kolor Michelle. To jest taki ciemny niebieski, może taki chabrowaty, ale tak to ogólnie lubię wszystkie kolory. Uwielbiam chabrowy. Tak, i ogólnie lubię wszystkie kolory, a najbardziej to chabrowy. No, jeśli to chapter play, maybe. Lubię Ariannę Grande. Uwielbiam też Tini. Martina Stossel. W ogóle ją uwielbiam. Niedawno była na Violet Live.
więc ona ją uwielbia. Uwielbia jeść kisiel z owocami. Tego tak nie uwielbiam. Uwielbiam wyjadać Nutellę. A, to na pewno. Najbardziej polską. Nie niemiecką, tylko polską. Niemiecką najbardziej lubię. No dobra, niemiecką. Ale mówiłaś, że polską lubisz wyjadać, niemiecką lubisz jeść. Co? Okej. Lubi swoją klasę. Mam przynajmniej nadzieję taką. Kocham was. No dobra. A i chodzimy razem do klasy. Aha, to chodzimy do... Pierwszej gimnazjum. Pierwsza klasa. This is the park. No, to jest piosenka Ariandy, więc uwielbia tak samo jak ja. Mamy też jeszcze jedną najlepszą przyjaciółkę. Która nazywa się Agata i na pewno będzie na urodzinach. Mamy taką przynajmniej nadzieję. Ma taką. Już? Dobra. Michelle. Mam do ciebie pytanie. Jakie? Co będziesz robić? Oprócz nagrywania na YouTube. Ja pier... Stop. Co, co? Stop. Michelle, pod okno. Co? Michelle, pod okno. Michelle, nie rycz tak. Dobra. Michelle ląduje właśnie. Coś tam lubi bransoletki. Ty mnie powiedziałeś, że lubię Nutellę polską. Lubię. Miam. Już? Start. Z Wiktorem, widzicie, zaczy się śmiejemy na filmikach, po prostu nie ma chwili, abyśmy się po prostu nie śmiały. Gdzie kopamy, bo to się śmiejemy. Kiedy odrabiałyśmy razem lekcje. Co? Wiktoria pomagała mi z matmą. Wiktoria to matematyczny geniusz, się żartuje. Ale nie jest dobra z matmą. Wiktoria pomagała mi z matematyką. Otworzyłyśmy zeszyt, gdzie była zgapa. W tym zeszycie był paragon. No od tego zeszytu pogody niedawno kupiłam. Kupiłam go w Empiku. Od tego zeszytu wyciągnęłam paragon, położyłam ten paragon gdzieś tam z boku i wpisałam działania matematyczne. W chwili ciszy wziąłam ten paragon, oglądałam ten paragon przez jakieś pół godziny, bo taka cisza, a Wiktoria ja nawet o tym nie wiedziałam. Wiktoria robiła za mnie zadania z matmy. Ja tylko na ten paragon i... O! Ale szybko zrobiłaś. To może brzmi tak dziwnie. Zaraz może odegramy tą scenkę. A jak to będzie kamerę trzymał? No, gdzie się postawimy. Ale będziemy się śmiały! Nie, uspokójmy się, Michelle. Proszę, nie kradź. O, jak ja wyglądam? Tak przy okazji. Jak ja wyglądam? Źle.
Nie pamiętam, że to te okularki. Nie pamiętasz zasady? Okularnic? Nie pamiętasz tej zasady? Wiktoria pokonana. Nie pamiętasz? Fajny filmik, prawda? Nie pamiętasz tej... Nie pamiętasz tej zasady? Pamiętam. A jak ja wyglądam? Pokaż swoje okulary. Ja nie mam. Ja mam lustro. Chwila ciszy. Zrobiłam wszystkie zadania z matmy.